Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To fragment z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Jest niedziela Trójcy Przenajświętszej. Jezus, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, posyła uczniów, by udzielali chrztu w imię Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiele naszych modlitw, choćby nasz różaniec, rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uwielbiamy Boga Trójjedynego naszą modlitwą. Uwielbiamy Tego, który jest dla nas Ojcem, Synem i Duchem. On jest Bogiem przenikającym nas i poruszającym do głębi nasze wnętrza. On jest z nami, nie opuszcza, nawet jeśli my Go opuszczamy. Jako chrześcijanie nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego w trzech osobach. Słuchajmy się w poruszającą modlitwę świętej Katarzyny ze Sieny. Ty, Trójco Wieczna, jesteś morzem głębokim, w którym im bardziej się zanurzam, tym więcej znajduję Ciebie, a im więcej znajduję Ciebie, tym więcej Cię szukam. Tobie nigdy nie można rzec dość. Dusza, która się nasyca w Twych głębokościach, pragnie Ciebie bez przerwy, bo jest zawsze złakniona Ciebie. Trójco Wieczna, zawsze pragnie widzieć Twoje światło i być w Twym świetle. Jak jeleń tęskni do źródeł wody żywej, tak dusza ma pragnie wyjść z ciemnego więzienia ciała i ujrzeć Ciebie prawdziwie. Maryjo, pomagaj nam uwielbiać Boga w naszym życiu. Niech wszystko, co czynimy, będzie na większą chwałę Boga. Dziś, razem z Maryją, kiedy zaczynamy nasz dziesiątek różańca, wołamy: Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz, Boże w Trójcy Jedyny, napełnij moje serce prawdziwą radością, pokojem, prawdziwą harmonią z braćmi. Niech Twoja wspólnota osób boskich będzie dla mnie znakiem, że mogę żyć w coraz doskonalszej wspólnocie z moimi braćmi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.